Już od jakiegoś czasu proszono mnie, żebym obejrzał film What is a Woman, czyli czym jest kobieta, Mata Walsza. No więc niedawno zadałem sobie trud i obejrzałem ten dokument, trwający półtorej godziny film. No i postanowiłem się podzielić z wami swoimi opiniami na jego temat, na temat tego, jakie ma wady, bo ten film ma wbrew pozorom sporo wad, jakie ma zalety, bo te też posiada. A na koniec. Podzielę się z Wami, jak unikać, nie, nie jak unikać, tylko jak poradzić sobie z pozornymi pułapkami zastawionymi przez Mata Walsha. E, spróbuję Wam odpowiedzieć w jak najprostszych słowach, czym jest płeć biologiczna, czym jest płeć psychiczna, czym jest płeć e, społeczna, czyli gender i oczywiście what is a woman, czym jest kobieta. Może w ramach anegdoty. Taka krótka informacja, że wtedy, kiedy ogłosiłem na Facebooku, że obejrzałem ten film i że niedługo się do niego odniosę, dowiedziałem się od jednego z pseudodyskutantów, że obejrzałem film faszysty i że to, co zrobiłem, czyli fakt, że obejrzałem ten film jest odrażający. No więc, słuchajcie, żyjemy w takich czasach. Żyjemy w czasach, w których dyskurs znika. Dysputa znika, dyskusja znika i jeśli ktoś ogląda film kogoś z, czy, z czyimi poglądami mo, ma nieszczęście się nie zgadzać, to robi coś odrażającego. właśnie Powinno być odwrotnie. Właśnie powinniśmy siebie nawzajem słuchać, powinniśmy nawzajem wysłuchiwać, jakie mamy poglądy, jakie mamy obawy i tak dalej. Na tym polega rozmowa z osobą o odmiennych poglądach. Właśnie na tym polega w ogóle sztuka dogadywania się, żeby się nawzajem słuchać i spróbować m, znajdować jakieś mosty Porozumienia. Jeśli ktoś staje na stanowisku, że słuchanie osoby o odmiennych poglądach jest odrażające, to przepraszam bardzo, żyje w jakimś kosmosie, bardzo dziwnym, przestrzeni wielowymiarowej, ale na pewno nienormalnej. No ale wróćmy do filmu. Jak Matt Walsh dobrał sobie rozmówców? Więc na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten dobór jest przypadkowy. W każdym razie mam wrażenie, że Matt Walsh chce. Chciałby, ja tutaj trochę się bawię w telepatę, no ale takie mam wyobrażenie, że on chciałby, żeby widz nosił takie przekonanie, że ci rozmówcy jego są przypadkowo dobrani, prawda, że to są specjaliści w jakichś tam dziedzinach i on z nimi rozmawia, żeby się dowiedzieć, czym jest kobieta. No, więc ja mam wrażenie, że Matt Walsh nie chce się dowiedzieć, czym jest kobieta i dlaczego tak uważam, to, to powiem na końcu, ale zwróćmy uwagę na ten, na ten rzeczony dobór. No, niby to jest rozmowa z jakąś panią pediatrą, z jakąś panią terapeutką, z jakąś pani psychiatrą, z jakimś socjologiem, jeśli dobrze zrozumiałem. Tymczasem zwróćcie uwagę: zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że praktycznie wszystkie osoby, które podzielają poglądy pana Walsha, one zbierają projekcje, czyli wyobrażenia osób, ujmę to w cudzysłów normalnych, czyli są zwyczajnie ubrane, mają zwyczajne fryzury, mają zwyczajne gesty, zwyczajne głosy, nie wybijają się niczym ekscentrycznym. W żadną stronę. Tak? Czyli zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o Mata Walsha, to jego głównym odbiorcą jest odbiorca o poglądach konserwatywnych bądź prawicowych. Osoba raczej wyczulona na wszelkie odstępstwa od tej takiej statystycznie ujętej normy. tak? Statystycznie ujętej, czyli takie osoby lubią słuchać. Osób, które wyglądają statystycznie, tak i zachowują się statystycznie, czyli, czyli reprezentują ten, to, to, to ten najszerszy, można powiedzieć, odcinek tej krzywej dzwonowej, krzywej Gaussa, przedstawiającej takiego typowego człowieka. Więc ci rozmowcy, którzy się zgadza, zgadzają z Walshem, mówią spokojnie, mówią rzeczowo, wyglądają rzeczowo i wzbudzają zaufanie. Tymczasem, rozmówcy Walsh'a, którzy nie podzielają jego poglądów, yy, oni w zasadzie, w większości przypadków, chyba poza jedną osobą, są mniej lub bardziej ekscentryczni. Tak? Yy, weźmy po kolei przelećmy przez, prze, przez tych rozmówców Walsh'a, którzy nie zgadzają się z jego opiniami. Pani terapeutka Gert Comfrey która zajmuje się czymś, co zostało nazwane Gender Affirming Therapist, czyli jest terapeutką jakby potwierdzania, potwierdzania płci. No, oprócz tego, że ma taką nieco szaloną, dziwną fryzurkę, wykonuje nieco dziwne miny, w nieco nienaturalny sposób się uśmiecha, a na koniec stwierdza, że ona nie jest kobietą. Tak? Czyli mamy widok osoby, która na pierwszy, drugi, trzeci rzut oka kojarzy się z kobietą. A potem dowiadujemy się, że to że ona nie identyfikuje się jako kobieta, prawda? I to jest sam początek filmu. Sam początek filmu. A jak wiemy, istnieje coś takiego jak pierwsze wrażenie, istnieje coś takiego jak modelowanie yy, widza. I zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób widz zostaje zmodelowany tego typu rozmówczynią, tak? czy, czy rozmówcą, prawda? Że um, od razu powstaje w głowie e, widza taka myśl: no tak, no ci ludzie to są po prostu jacyś dziwacy, prawda? Jeśli już pierwsza terapeutka, z którą spotyka się Walsh, um, Sprawia takie wrażenie, prawda? Te dziwne jej uśmiechy i, do, i, i, ostateczna, i ostateczna deklaracja jej, że ona nie jest kobietą, chociaż wygląda jak kobieta. Więc zastanawiam się, dlaczego pan Walsh wybrał akurat nią. Jeśli dobrze zrozumiałem, w American Psychiatric Association istnieje tam coś takiego jak Gender Affirming Therapy i jestem przekonany, że istnieje mnóstwo, mnóstwo terapeutów i terapeutek, którzy się tym. Zajmują, prawda? Dlaczego akurat osoba, która ewidentnie ma pewne dziwactwa w swoim zachowaniu i w dodatku wygląda jak kobieta, twierdzi, że nie jest kobietą, no to od razu jest... wywołuje złe wrażenie na odbiorcy prawicowym albo konserwatywnym, czyli głównym odbiorcy pana, pana Wolsza. Teraz tak, czym się zajmuje konkretnie ta kobieta? Bo to jest też ważne. Ona się zajmuje, jak twierdzi, terapią systemową, więc terapia systemowa to jest bardzo sensowny dział terapii. Na czym ona polega? Polega na tym, że jeśli dziecko ma problem, jakiś psychologiczny, powiedzmy moczy się, czy coś nam innego temu dziecku dolega, to um, uważa się w terapii systemowej, że to nie zawsze jest tak, że dziecko ma problem jakiś, zwłaszcza jeśli to jest problem psychologiczny, ale że dziecko może reprezentować jako najsłabsze ogniwo w pewnym systemie, jakim jest rodzina, problem rodziny. Więc zaprasza się wszystkich członków tej rodziny, cały system, bo to rodzina jest systemem, czyli tatę, mamę, dziadka, bawcie, jeśli mieszkają razem, i sprawdza się, co jest nie tak w tej rodzinie. Bo dziecko może tylko reprezentować pewien, mm, pewien objaw tego, że cały system choruje, prawda? I dziecko się mocza, tak naprawdę, to w całym systemie coś się źle dzieje. Nie mam pojęcia, co terapia systemowa ma wspólnego z gender affirming therapy, tak? Raczej niewiele. Nie mam też pojęcia, co wspólnego ma ta odmiana feministyczna. Bo ta, pani, ta pani terapeutka, która jest panem terapeutą, twierdzi, że, że to jest odmiana feministyczna tego. Tej gender affirming therapy, więc to jest bardzo, coś bardzo dziwnego, bardzo dziwne połączenie, nie bardzo wiem, jak to można połączyć, i nie bardzo wiem, jak można połączyć terapię systemową z gender affirming therapy. Jeśli zajrzymy na stronę American Psychiatric Association, to jest bardzo sensowna, bardzo sensowna definicja, czym jest gender affirming therapy to jest it is a therapeutic stance that focuses on affirming a patient's gender identity and does not try to repair it tak? czyli w tej terapii chodzi o to, że dowiadujemy się na przykład, że chłopiec, który znaczy dziecko, które wygląda jak chłopiec twierdzi, że jest dziewczynką i nie staramy się go naprawić, nie staramy się mu wmówić, że nie jest tylko pomagamy mu w tym, żeby on się nie wstydził tego, żeby on nie, po, nie popadł w depresję. Tutaj jest, są wymienione te problemy takiego dziecka, które może mieć. Trauma, shame, tak, czyli wstyd, trauma, depression, depresja, self-harm, czyli automutylacja, czyli robienie sobie krzywdy, violence, przemoc, sexuality, medical treatment, so, 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 societal stigma i tak dalej. Żeby tych złych rzeczy nie było. To jest dobre. Tylko, że to jest dobre pod pewnym warunkiem. Pod warunkiem, że przedtem to dziecko zostało poddane diagnostyce różnicowej. O tym, czym jest diagnostyka różnicowa, powiem później. Dalej w filmie Walsha mamy pokazaną panią doktor zajmującą się operacjami tranzycji, i ona wydaje się jako jedyną taką sensowną osobą, z którą rozmawia Walsh, jeśli chodzi o te osoby, które się na poważnie zajmują tematyką transpłciowości. I stoją po przeciwnej stronie, jeśli chodzi o poglądy z panem Walszem. To pani doktor jest sensowna, jest bardzo spokojna, nie daje się wyprowadzić z równowagi, nie wykazuje żadnych cech, tych ekscentrycznych, o których wspomniałem. Chociaż jest to trans kobieta, ona wygląda jak kobieta, zachowuje się jak kobieta, chociaż biologicznie jest mężczyzną. Kolejnym rozmówcą pana Walsza jest profesor Patryk Grzanka. Od czego on jest profesorem? Od Women, Gender and Sexuality Studies. No, i to z, znowu podobnie jak ta, ten pan, no już bądźmy tutaj poprawni, pan Jared Comfrey, ten terapeuta. Zresztą nie wiem, jako ktoś, ta, ta osoba powiedziała, że nie identyfikuje się jako kobieta. Mówię o tej terapeutce od, od Gender Affirmation Therapy. Więc pan profesor Grzanka. Ma nietypowy głos, ma głos bardzo wysoki, taki kojarzący się z osobami. Z osobami homoseksualnymi i ma wyjątkowo wyraziste gesty dłońmi, które też kojarzą się z takim, takim najbardziej stereotypowym stereotypem geja. Tak? Broń Boże, nie mam tutaj nic przeciwko gejom takim czy owakim. Po prostu chodzi o to, że znowu mam wrażenie, że pan Walsh dobrał sobie rozmówcę, który podobnie jak ta osoba będąca terapeutą ta pani Gerd, czy pan no, no cholera no nie mam nią pojęcia jak ona się czy on się identyfikuje no ta osoba Gert Confrey znowu je, mamy do czynienia z osobą nieco ekscentryczną w swoim zachowaniu i to dla osób o poglądach konserwatywnych czy prawicowych znowu może być taki sygnał aha mam do czynienia z kimś nietypowym, tak, z kimś, kto jest w jakiś tam sposób ekscentryczny, więc niegodny zaufania. W doradku ten pan Patryk Grzanka wykłada się kompletnie w momencie, kiedy, kiedy otrzymuje jakieś pytanie od Mata Walsha, już nie pamiętam jakie, i zaczyna atakować Mata Walsha, twierdząc, że jego pytanie było transfobiczne. No to jest już katastrofa, jeśli chodzi o dysputę, jeśli chodzi o dyskusję, jeśli chodzi o wymianę poglądów, a tak, jesteś transfobem, to jest dla mnie dyskwalifikacja rozmówcy. No i pan Patryk Grzanka się sam wziął i zdyskwalifikował. Co jest ciekawe. On udziela prawidłowej odpowiedzi na pytanie, czym jest kobieta, czyli kobieta to jest osoba, która identyfikuje się jako kobieta, na co pan Matt Walsh twierdzi, że to jest definicja kolista, czyli definicja, w której udowadniamy, że kobieta jest osobą, która identyfikuje się jako, jako kobieta, czyli nie używamy żadnych innych cech. W definicji, i jest to w związku z tym odpowiedź niepełna. No, pan Patryk Grzanka nie potrafi sobie poradzić z tą pułapką i z tym, z tym zarzutem, i błąd, bo można sobie z tym poradzić. no On, on, on nie, poprawi, nie, nie potrafi. W no, jeśli chodzi o wypowiedź pana Patryka Grzanki, to. To w filmie What Is a Woman jego wypowiedź jest pocięta i jest montaż sugerujący, że pan Patryk Żanka nudzi. Matt Walsh siedzi, a tamten opowiada, i jest taki typowy montaż, jakby mm, komediowy, przedstawiający rozmówcę Mata Walsh'a jako nudziarza albo wręcz śmiesznego nudziarza. No, to jest już silny sygnał w tym filmie, że on nie jest obiektywny. Dalej, Matt Walsh rozmawia z gołym facetem w Kalifornii, tak? Z gościem, który sobie stoi na ulicy, pije jakąś kawę czy coś tam innego w kubku, ma taki śmieszny kapelutek na głowie i ma tylko genitalia zakryte jakimś niewielkim listkiem, no czymś takim naprawdę niedużym. No i moje pytanie brzmi: po co? Po co jest ta rozmowa z gościem, z Golasem? No, ja mam wrażenie, że ta rozmowa jest po to, żeby zrobić taki niewerbalny przekaz pod tytułem popatrzcie jacy ci liberałowie czy te lipki, jak ktoś też mówi to, to jest, jest chyba takie określenie to są, jakie to są dziwaki prawda, facet godzi, chodzi goło po, po ulicy i uważa, że to jest normalne no, to jest tendencyjne ja, też mam poglądy, nie wiem jakie, mam wrażenie, że dosyć liberalne, ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby chodzić nago po ulicy. Są przestrzenie pewne progowe, takie jak plaża, tam można chodzić w slipkach, czy w kąpielówkach, czy w jakichś tam innych shortach, no ale nie po, po ulicy. No więc jest pytanie, panie Walsh, po co pan to zrobił? Tak? Po to, żeby pokazać, jaki pan jest bezstronny? Śmiem mieć wątpliwości. Następnie pan Walsh podchodzi do protestantek, które protestują w jakiejś tam demonstracji, takiej no, typowo feministycznej, prawa kobiet i tak dalej. No i e, zadaje im pytanie what is a woman, czym jest kobieta. I one oczywiście nie wiedzą, dlaczego nie wiedzą, dlatego że to jest trudne pytanie. No nie jest takie pytanie, na które można odpowiedzieć od tak po prostu wiem, prawda? E, to jest e, pamiętajcie, że jeśli widzicie spryciarza, który podchodzi do protestantów na jakiejś tam demonstracji i, i zadaje im szczegółowe pytania, na przykład z jakim prawem konkretnie w kodeksie karnym walczycie, albo z jakimś przepisem w ustawie walczycie, itd. i tak dalej, i przełapuje tych protestantów czy protestantki na tym, że nie wiedzą, to dowodzi tylko jednego, że jest manipulantem. Dlatego, że osoby, które uczestniczą w jakichś tam demonstracjach, nie mają obowiązku bycia przygotowanymi do szczegółowego wypytywania jak na egzaminie czy jak na klasówce. Oni przeczytali jakieś artykuły, oni wyrobili sobie jakiś tam pogląd i idą mniej więcej z tym poglądem, ale dosyć ogólnym. Nie są przygotowani czy przygotowane na szczegółowe wypytywanie przez spryciarza pseudodziennikarza. I tutaj mamy coś podobnego: no podchodzi facet do uśmiechniętych kobiet, które tam sobie coś tam oprotestowują. Zadaje im trudne pytanie i się dziwi, że one nie umieją na to odpowiedzieć. No nie umieją, no, nikt, do, do, do kogo podejdziemy na ulicy, nie odpowie nam, co to znaczy być kobietą, albo czym jest kobieta, albo czym jest mężczyzna. No, chyba, że, chyba, że tak jak ten facet kolejny jego rozmówca, właściciel sklepu z zabawkami, odpowie bardzo inteligentnie, że jest mężczyzną, dlatego że ma siusiaka. No, poważnie, to jest dobra odpowiedź. Następną rozmówczynią pana Mata Walsha jest pani pediatra Michelle Forsier, która też się zajmuje, zajmuje się przygotowywaniem młodych osób, które twierdzą, że są transpłciowe, do, do operacji. Zajmuje się terapią hormonalną. To jest osoba o niebieskich włosach. Ona też rozmawiając z Mattem Walszem, wykonuje dziwne miny. Ma dziwny głos. Nie wygląda na osobę taką znowu, tak jak mówiłem na początku filmu, jak, jak te osoby, które zgadzają się ze, ze zdaniem Mata Walsh'a. Nie wygląda na osobę zbierającą projekcję osoby e, takiej godnej zaufania. Raczej ma cechy osoby niegodnej zaufania i dziwacznej. Reaguje też znowu jakimś dziwacznym uśmiechem, wtedy, kiedy o, Walsh ją zapędza w kozi róg. No, <laughs> zadaję sobie pytanie. Ilu jest pediatrów płci obojga w Stanach Zjednoczonych, którzy, którzy się zajmują tą tematyką? No jestem przekonany, że tysiące. Dlaczego akurat Matt Walsh wybrał taką osobę, która właśnie nie wzbudza zaufania swoim zachowaniem, swoim wyglądem? No dziwne to jest. Kolejnym rozmówcą Mata Walsha, nie zgadzającym się z poglądami Mata Walsha, jest kongresmen Mark Dacano, który popiera ustawę związaną z wolnością osób trans, transpłciowych. Ja się nie wczytywałem, czego dotyczy ta, ta ustawa. No w każdym razie Matt Walsh od razu atakuje kongresmena problemem bardzo trudnym, czyli problemem toalet, czyli przestrzeni, w których kobiety biologiczne powinny czuć się bezpiecznie. Natomiast niekoniecznie będą się czuły bezpiecznie, jeśli w przebieralniach czy w toaletach zobaczą osobę z penisem, tak? bo ta osoba będzie się przy nich przebierać. No więc problem jest piekielnie trudny, zwłaszcza dla polityka. Myśmy ten problem już dokładnie omawiali z Michałem Szczurowskim w materiałach poświęconych J.K. Rowling i rozbieraliśmy ten, ten problem na czynniki pierwsze właśnie problem potencjalnych yy, yy, przestępców. Drapieżników, którzy mogą wykorzystać zbyt liberalne prawo dotyczące transpłciowości, i po prostu stwierdzić, że są taki jakiś mężczyzna, biologiczny mężczyzna i psychiczny mężczyzna, może stwierdzić, że jest kobietą, zapewnić sobie taki specjalny certyfikat, na mocy którego prawnie jest już kobietą, i może wejść do. Przebieralnik kobiet może biologicznych może wejść do, do toalety i zrobić tam coś paskudnego, dokonać przestępstwa, molestować, gwałcić itd. No to się może zdarzyć. Tego zresztą panicznie boi się J.K. Rowling, która była ofiarą napaści seksualnej. Więc to jest temat strasznie trudny dla polityka, który wie, że jest jakby wpychany w ten obszar, a chce wypaść dobrze przed swoimi wyborcami. Naprawdę trudna sprawa, więc ja się w ogóle nie dziwię, że pan Mark Dakano przerwał wywiad. No, po prostu to są naprawdę trudne sprawy. To trzeba być cholernie odważną osobą, żeby powiedzieć wytyczyć pewne granice tutaj. Nigdy nie byłem politykiem, ale mam, mam wrażenie, że na jego miejscu też bym się bał wchodzić głębiej w ten temat. Dalej, Matt Walsh rozmawia z gejem w, Kal w Kalifornii, który udziela bardzo ciekawej odpowiedzi na pytanie, czym jest kobieta. Powiedział, że tylko kobieta wie, czym jest kobieta. Na to Matt Walsh zadał mu pytanie, czy ten jego rozmówca jest kotem. Rozmówca, zgodnie z prawdą, odpowiedział, że nie jest kotem. Więc Matt Walsh zapytał mu, czy nie będąc kotem, jest w stanie określić, czym kot jest. No i tutaj znowu ten jego rozmówca począł się złapany w pułapkę i odszedł, jest jakby no, pokonany. Tak? No, jest odpowiedź na to pytanie, jest sposób na wybrnięcie z tej rzekomej pułapki. No, wielka szkoda, że rozmówca Walsha złapał się na to, bo można łatwo z tego wybrnąć, to nie jest trudne. No, w każdym razie odpowiedź znowu była dobra. No, natomiast, natomiast rozmówca Walsha nie potrafił jej obronić. No, rozmowa, z, tak jak już mówiłem, z, ze sprzedawcą zabawek była dla mnie kuriozalna nieco, no bo co to jest za autorytet? Przepraszam, ja nie mam zamiaru tutaj mówić, że bycie sprzedawcą zabawek to jest marny zawód, to jest zawód tak, tak samo dobry jak każdy, ale to na tej zasadzie mógłbym pytać o sprawy astronomiczne hodowcy krów mlecznych. I jego odpowiedź, że czuje się mężczyzną, dlatego że ma siusiaka, jest bezsensowna. Należałoby zadać mu pytanie, czy gdyby nagle okazało się, że ma tam pochwę, to wtedy... W sposób automatyczny stwierdziłby, że jest kobietą. No, to jest ten poziom rozumowania. Oczywiście, żeby nie stwierdził, że jest kobietą, nadal uważałby, że jest facetem, tylko że ktoś mu udział siusiaka. I to właśnie dokładnie w ten sposób czują się osoby transpłciowe. I teraz przechodzimy już, jak mi się wydaje, do osób, które się zgadzają z poglądami pana. Mata Walsha, więc grupą osób, które się zgadzają z jego poglądami, są jest plemię masajów, które on odwiedza. No, to jest parędziesiąt osób, mniej więcej nie wiem, nie liczyłem ich wszystkich, ale maksymalnie 30 osób tam go otacza, może mniej. No i. Pan Matt Walsh zadaje im pytanie o transpłciowość, o to, czy mężczyzna może być kobietą i tak dalej. Masajowie udzielają mu odpowiedzi w zasadzie, czym jest gender, czyli czym jest płeć społeczna, płeć kulturowa. Tak? Czyli opowiadają, czym się zajmuje mężczyzna, że mężczyzna poluje, dostarcza jedzenie, chroni i tak dalej, a kobieta gotuje, robi inne rzeczy, czyli tak naprawdę opowiadają mu dokładnie, czym jest płeć kulturowa w ich plemieniu. I odpowiadają oczywiście, że mężczyzna nie może być kobietą, kobieta nie może być mężczyzną. Ale przecież pan Matt Walsh, zanim odwiedza tych masajów, rozmawia jeszcze z jedną panią psychiatrą, z panią, jak ona się nazywa? Miriam Grossman. I to pani Miriam Grossman że przy, mówi, że przypadki transpłciowości to jest mniej więcej 1 na 30 tysięcy do 1 na 1100. No więc jeśli, jeśli by założyć, że to jest. Rzymskim targiem, powiedzmy sobie, jeden na 20 tysięcy, jeden na 15 tysięcy, a w tym, całym, tej, tej całej, w tym całym plemieniu Masajów mieliśmy 30 osób, to jakie one ma, oni mają szanse na to, żeby spotkać się z przypadkiem osoby transpłciowej, która w dodatku miałaby na tyle odwagi, żeby zrobić coming out z tym swoim problemem? No, 30 osób, tak. A tutaj jest statystyka 1 na 30 tysięcy, no, niech będzie 1 na 15 tysięcy, 1 na 20 tysięcy, tak? Więc oni nawet w 10 pokoleń wstecz nie, mają pełną szansę nie spotkać się z takim przypadkiem. No więc nie można ich traktować jako, jako autorytetu w dziedzinie, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. To właśnie trzeba e, mieć do czynienia z ośrodkami społecznymi wielkomiejskimi albo w ogóle z dużymi populacjami, żeby móc się z tym spotkać, więc nic dziwnego, że Masajowie się zgadzają z panem Walszem, Dlaczego nie? No, taką osobą, która wydaje się najrozsądniejsza, jeśli chodzi o osoby, które się zgadzają z poglądami pana Mata Walsza, to jest pani psychiatria, psychiatra Miriam Grossman, która twierdzi, że twardo stoi na gruncie nauki. Natomiast, no, warto zaznaczyć, że to nie jest przypadkowa pani doktor, bo Pat Walsh w tym swoim filmie mówi: No, kogo, z kim by tutaj porozmawiać? Z kim by tutaj porozmawiać? Zastanawia się. To jest też takie podpubliczkę, że niby pójdzie z kimś, to ma kilka certyfikatów, że jest lekarzem, prawda? I zupełnie przypadkiem trafia do pani doktor, która ma poglądy konserwatywne i od 15 lat walczy z czymś, co ona sama nazywa ideologią gender. No. Pełnie przypadkiem do niej trafił. No więc nic dziwnego, że akurat do niej trafił. I ona mówi rzeczy sensowne, ona mówi rzeczy ważne. Między innymi mówi o tym, że dysforię płciową, i to jest to, co jest dobre w tym filmie, ona mówi, że dysforię płciową odczuwa pewna pula osób, spośród których tylko 10% to są prawdziwe transy. Tak, to jest bardzo ważne. Czyli dysforię płciową, czyli to uczucie dyskomfortu i cierpienie związane z tym, że mam wrażenie, że jestem odmiennej płci niż moje ciało, odczuwa, powiedzmy sobie, na 100% osób, które odczuwają tę dysforię, 10% to są osoby trans, a pozostałe... To są osoby, które mają różne zaburzenia osobowości, powiedzmy sobie zaburzenie borderline, i one, no można powiedzieć, wyrastają w pewnym momencie z tej dysforii, tak. I tym osobom nie należy broń Boże robić operacji, żadnych tranzycji, dlatego że zrobiłoby się im wielką krzywdę, tak? To nie są osoby trans, tylko osoby z zaburzeniami osobowości. Więc ona zwraca na to uwagę i to jest dobre. To jest ważne, że zwraca na to uwagę. Jednym z rozmówców Mata Walsha jest też transmężczyzna, czyli osoba, która jest biologicznie kobietą, chromosomalnie kobietą, natomiast wygląda jak mężczyzna, jest po operacji tranzy tranzycji. Ten mężczyzna opowiada swoją historię, która jest historią fatalnego potraktowania, potraktowania przez amerykańską służbę zdrowia. Został, została na nim przeprowadzona operacja. W sposób chyba dosyć zły. On jest ciągle na antybiotykach, cały czas się leczy, nie ma żadnego wsparcia, jeśli chodzi o ubezpieczenie. No jest to fatalna historia złego potraktowania i być może też e, i na pewno chyba też złej diagnozy. Ten e, człowiek m, prawdopodobnie nie był psychicznym mężczyzną nie ma, nie ma płci psychicznej mężczyzny twierdzi, że nigdy nie będzie mężczyzną albo twierdzi, że nigdy nie będzie mężczyzną biologicznym, bo coś tam, jeśli chodzi o jego genitalia, nie pasuje, prawda? Bo to nie jest takie proste stworzenie męskich genitaliów osobie, która ich nigdy nie miała. Podobnie jak wcale nie jest proste stworzenie żeńskich genitaliów osobie, która nigdy nie miała. To są skomplikowane operacje i zawsze coś tam jest niezgodnego z tym, co by się chciało, żeby było, prawda? Więc ten mężczyzna Transmężczyzna jest bardzo nieszczęśliwą osobą i opowiada rzeczywiście straszne historie. Przy czym pamiętajmy, że nawet jeśli nie mamy kłopotu z transpłciowością i pójdziemy do służby zdrowia w Polsce czy w dowolnym innym kraju, to mamy dużo, duży procent, no, niezerowy procent prawdopodobieństwa, że, że zostaniemy fatalnie potraktowani i że zostaniemy źle zdiagnozowani i że będziemy cierpieli przez tę złą diagnozę. Tutaj można spojrzeć na film pana Michaela Mura pod tytułem Chorowanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie są pokazane fatalne, jest fata, pokazany fatalny system opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Więc ja mam wrażenie, że ten rozmówca mówi po części o tym, o czym za chwilę będę mówił, żeby się nie spieszyć z diagnozowaniem, że ktoś jest osobą trans, a po drugie mówi po prostu o fatalnym systemie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Rozmówcą Mata Walsha jest też Jordan Peterson, bardzo mądry człowiek, który jest Kanadyjczykiem i który sprzeciwił się w Kanadzie prawu, które penalizuje, czyli karze osoby, które nie używają zaimków, o które zostały poproszone. Czyli jeśli ktoś mnie poprosi, żebym używał wobec niego zaimków, które moim zdaniem do, nie, do tej osoby nie pasują, i ja nie zastosuję się do tej prośby, to podlegam karze. Więc pan Peterson stwierdził, że to jest zamach na wolność słowa, bo wiadomo jest, że w obyczaju, w dobrym obyczaju, może być, że się zgadzamy na taką prośbę, natomiast to nie może być penalizowane czyli to nie może podlegać karze, bo to już w tym momencie się robi zamach na wolność słowa. Więc on się temu sprzeciwił. I mówił też o czymś, czego do końca nie zrozumiałem. Mówił, chyba wypowiadał się w sposób negatywny na temat tej gender affirming therapy, nie jestem pewien. Zwracając uwagę na to, że żeby być ostrożnym przy tej terapii, z czym oczywiście miał rację. To co rzuca bardzo niedobre światło na ten film, to jest sposób przedstawienia dwóch naukowców, pana Kinseya i pana Moneya w tym filmie. No to już naprawdę jest no naprawdę to był już taki Long shot, tak? Przedstawienie naukowców, psychologów, tak jakby to byli przestępcy, montaż czarno-biały ze zbliżeniami na drapieżne uśmiechy i tak dalej. Przedstawienie ich w zasadzie jako przestępców. Pamiętajmy, że w nauce, zwłaszcza w, w naukach psychologicznych, bardzo wielu było ludzi, którzy miało różne, czasami bardzo radykalne poglądy na temat taki czy owaki, ale generalnie pan Kim Sey, <coughs> zebrał dane i, i pokazał coś, co w jego czasach było skandaliczne, e, czego ludzie nie chcieli słyszeć, ale co było prawdą. Na przykład on udowodnił, że ludzie się analizują i to dosyć często, <grych> to regularnie. Tak? E, o czym jakby brytyjskie społeczeństwo, amerykańskie nie chciało wtedy słyszeć, nie chciało wtedy tego dopuścić do, e, do własnych głów. Tak? E, czyli było zakłamane. Udowodnił też, że ludzie się nawzajem zdradzają, tak? że w związkach małżeńskich jest zrad dużo więcej, niż się ludziom wydawało. Więc po prostu z Użył ten, ten monolit takiej rodziny zgodnej, pobożnej, tutaj używam słowa w cudzysłowie, i takiej układnej, i pokazał jak jest, jaka jest prawda. Co do pana Moneja, to jest przytoczony w tym filmie jego. Projekt z bliźniakami, który się fatalnie skończył, sobie obejrzycie tam dokładnie, jak to wyglądało. Natomiast generalnie Monej badał płeć kulturową, czyli, czyli gender, i zauważył bardzo ważne rzeczy związane z tą płcią kulturową, które są ważne do dzisiaj, które są um, wartościowe do dzisiaj, więc nie tak zaraz nie ten No W ten sposób nie powinno się przedstawiać ludzi nauki. Co jest na pewno dobrego w tym filmie. Dwie rzeczy. Po pierwsze, zwrócenie uwagi na to, że pośpiech, szybkość w przypadku diagnozowania osób, które być może są trans, jest niedobrą rzeczą i że trzeba tutaj bardzo uważać. I drugą dobrą rzeczą w tym filmie na pewno jest zwrócenie uwagi na kwestię sportu czyli na to, że osoba będąca trans kobietą, nie powinna startować w zawodach, w których liczy się siła mięśni i szybkość mięśni, w zawodach, w których biorą udział biologiczne kobiety. Dlatego, że osoba, która jest transkobietą, jeśli przeszła tranzycję stosunkowo późno, czyli jeśli przez szereg lat, naście, 20 powiedzmy, to ciało było ciałem mężczyzny biologicznie i dostawało cały czas te potężne męskie dawki testosteronu, to mięśnie tej osoby są po prostu silniejsze, statystycznie są silniejsze od mięśni kobiety. Jeśli ta osoba później przychodzi w operację, tranzycji, staje się trans kobietą, to posiada jakby naturalny doping. Te mięśnie po prostu są silniejsze, to są jakby wciąż mięśnie mężczyzny. W związku z tym, osoba startująca taka w zawodach kolarskich, w zawodach pływackich, w zawodach ciężarowych, podnoszeniu ciężarów itd. To jest nie fair w stosunku do kobiet biologicznych. To jest pokazane w tym filmie i to jest bardzo sensowny głos. Po prostu no, nie dajmy się zwariować. Transkobieta w tym przypadku używa swojego ciała, a nie swojej psychiki. W związku z tym, że to ciało było ciałem mężczyzny biologicznego, przez długi czas ciąż jest ciałem mężczyzny biologicznego, tylko już nie... nie jakby nie ma, nie ma tych jąder, prawda, więc ta, ta podaż testosteronu spada, jeśli to jest całkowita tranzycja. To ta trans kobieta ma naturalną przewagę nad kobietami biologicznymi, jeśli będzie miała predyspozycję do danego sportu, czy to do pływania, czy to do jazdy rowerem, i tak dalej, i będzie, będzie tyle samo trenowała co najlepsze sportsmenki, kobiety biologiczne, to po prostu je pobije i pobije rekordy i złamie te kobiety startujące. To jest fatalna sprawa, no, wyobraźmy sobie kobietę biologiczną, która, której pasją jest kolarstwo tak i e, przygotowuje się do zawodów przez wiele wiele lat stawia wszystko na jedną kartę, na kolarstwo. I startuje zawoda, której startują też... E, trans kobiety, tak? czyli osoby, które biologicznie ciągle posiadają w swoich komórkach chromosomy, chromosomy X i Y, czyli mają ciała biologicznie męskie i które tranzycje przeszły późno, tak? czyli już te, te, te mięśnie zdążyły w trakcie dorastania pozyskać tę te, te, te tężyznę męską. Tak? I ta kobieta biologiczna, chociaż ciężko trenowała, chociaż postawiła wszystko na jedną kartę, Ląduje jako czwarta w zawodach, a pierwsza jest transkobieta. No to jest sytuacja, w której transkobieta wypchnęła biologiczną kobietę poza podium po prostu. Jak się ta, ta biologiczna kobieta czuje w tej, chwili, w, w tej sytuacji? Jako oszukana po prostu. Więc o tym jeszcze za chwilę będę mówił dokładnie, ale fakt, że film. What is a woman? Zwraca na to uwagę, jest ważny, bo to nie może być przemilczane. To nie jest błaha sprawa. Sport nie jest błahą sprawą. I teraz przejdźmy do drugiej części tej pogadanki, czyli do próby odpowiedzi na pytanie, czym jest kobieta, bo odpowiedź żony Mata Walsh'a na, na sam koniec filmu, że kobieta to jest an adult female, tak? czyli kobieta to jest dorosła osoba rodzaju żeńskiego, którą to odpowiedź pan Matt Walsh akceptuje i odkręca żonie słoik, no to nie jest dobra definicja. To jest żadna definicja. To jest znowu taka pulpa pod, pod, pod publika. Nic, nic ciekawego. Nie wiem, dlaczego pan Matt Walsh jest zado zado zadowolony. Może dlatego, że to jego żona odpowiedziała. Więc yy, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie yy, czym jest kobieta. I od razu trzeba powiedzieć tak, żeby odpowiedzieć na to pytanie. To trzeba e, ogarniać parę dziedzin naraz, tak, neurologię, e, e, to jest część medycyny, tak, embriologię to jest znowu część medycyny, filozofię, tak, tak, filozofię też jest bardzo tutaj ważna, no i psychologię. I jak się ogarnia te wszystkie rzeczy naraz, to wtedy można odpowiedzieć na pytanie, czym jest kobieta i też czym jest mężczyzna, bo te dwa pytania się w niczym od siebie w zasadzie nie różnią, oprócz tego, że tutaj pytamy o kobietę, tutaj pytamy o mężczyznę. No więc po kolei. Czym jest płeć biologiczna? O tym już mówiłem bardzo wyraźnie w pogadance transpłciowość w prostych słowach. Teraz powtórzę to jeszcze raz. Płeć biologiczna, albo lepiej, lepiej mówić płeć chromosomalna, to jest płeć osoby ustalana na podstawie tego, czy w komórkach danej osoby są chromosomy XX, czyli dwa chromosomy płciowe X, czy są chromosomy X i Y. Tak? I na podstawie tej wiedzy możemy powiedzieć, że osoba, która posiada w swoim ciele komórki, które posiadają gen chromosomy XY, to jest chromosomalny mężczyzna, natomiast osoba, która posiada w swoim ciele komórki, które posiadają w swoich jądrach chromosomy X i X to jest chromosomalna kobieta i to jest płeć chromosomalna zwana też w tym filmie Mata Walsha i przez w ogóle wiele, wiele osób angielskojęzycznych płcią biologiczną, prawda? Czyli tutaj może sobie, możemy sobie postawić yy, znak, yy, znak równości: płeć chromosomalna równa się płeć biologiczna odnosi się tylko i wyłącznie do tego, czy w komórkach mamy chromosomy XX, czy chromosomy XY. Teraz, czym jest gender, czyli płeć kulturowa? Tutaj mam uwagę bardzo dużą w ogóle do Amerykanów i nie tylko do Amerykanów, do, do wielu ludzi, którzy mieszają słowo gender, czyli płeć kulturową, z płcią psychiczną. Właśnie dlatego rozmówcom Mata Walsha bardzo często nie wychodzi dyskusja z nim, bardzo często sami się plączą, sami się potykają własne nogi, bo nie tworzą. Precyzyjnego odgraniczenia między tym, czym jest płeć kulturowa, a czym jest płeć psychiczna. A to odgraniczenie jest bardzo proste. Płeć kulturowa, czyli gender, to jest zespół oczekiwań w danej społeczności co do tego, co robi. Mężczyzna i co robi kobieta? Powiedzmy sobie, że mamy społeczność, w której mówi się, o dziecko słyszy od samego urodzenia, od samego początku, że mężczyzna piłuje drewno, rąbie drewno, chodzi na polowania, nosi ciężkie rzeczy, buduje dom, sadzi drzewa, pracuje w polu, a kobieta rodzi dzieci, wychowuje dzieci, zmywa naczynia, przygotowuje posiłki, tłucze ziarna na mąkę, wyrabia masło, sprząta w domu doi krowy i, i tak dalej. No to jest właśnie płeć kulturowa, tak? czyli oczekiwanie. W każdej powiedzmy sobie społeczności, w miarę takiej już z wykrystalizowanymi normami społecznymi tworzy się coś takiego jak płeć kulturowa, czyli gender. I teraz jest pytanie, czy ona ma wpływ na to, kim się stajemy, czy nie. No, i tutaj zgodnie z odkryciami pana Moneja, oczywiście ma, ma, to jest bardzo istotne, bardzo ważne i potwierdzają to eksperymenty. I zaraz wam opowiem, jakie to są eksperymenty, które mówią o tym, że ta płeć kulturowa wpływa na to, kim my jesteśmy. Pierwszy eksperyment wyglądał i jest opisany w psychologii społecznej pod redakcją Eliota Aronsona. Wyglądał tak, że była grupa osób, która oglądała, dwójka noworodków, czyli bardzo, bardzo, bardzo małych dzieci, tak? I powiedziano tej grupie, że to dziecko po lewej to jest dziewczynka, a to dziecko po prawej to jest chłopiec. I następnie poproszono, żeby powiedzieli ludzie z tej grupy, jakie cechy ma ta dziewczynka i jakie cechy ma ten chłopiec. Więc Ci ludzie mówili, że dziewczynka jest słodka, wdzięczna, uśmiechnięta, miła, wdzięczna itd. A chłopiec jest zawadiaką, silny, zdecydowany, mocny itd. Czyli widziano w chłopcu cechy takie właśnie siły, zdecydowania takie męskie, a w dziewczynce widziano taką słodką księżniczkę. Następnie wzięto drugą grupę której też pokazano dokładnie tę samą dwójkę dzieci, i poproszono tę dwójkę o to, żeby znalazła wszystkie cechy, którymi różnią się te dwa noworodki. No i okazało się, że grupa nie znalazła żadnych cech różniących te dwa noworodki. Prawda? Czyli okazuje się, że ten eksperyment pokazuje, że wystarczy, że wiemy, jakiej płci jest dane dziecko i zaczynamy projektować na to dziecko cechy, których te, to dziecko de facto nie posiada. Na dziewczynkę zbiór cech związanych z, właśnie z płcią kulturową obecną w naszej kulturze, czyli na przykład, że dziewczynka właśnie ma być słodka, ma być miła, ma być uśmiechnięta, a chłopiec ma być silny, ma być zdecydowany, ma być zawadia, zawadiacki. Niezależnie od tego, że chociaż projektujemy te cechy na te dzieci, to te, to te dzieci de facto tych cech nie posiadają. I teraz, czy to ma znaczenie? Czy ma znaczenie dla naszego rozwoju, dla tego, kim jesteśmy, to jak jesteśmy spostrzegani przez społeczeństwo, przez innych ludzi? No okazuje się, że ma. I to potwierdzają eksperymenty z tej serii pod wspólną nazwą Pygmalion. Te eksperymenty polegają na tym, że w pomieszczeniu jest jedna osoba, tak? e, jakiś tam Henik. Ten Henik nie ma pojęcia, co z nim będzie się działo za chwilę. Wie, że jest w pomieszczeniu z lustrem weneckim, czyli w pomieszczeniu, które jest obserwowane jeszcze przez obserwatorów, którzy też nie mają pojęcia, co zobaczą. tak? Oni nie są w wtajemniczeni. Za lustrem weneckim są obserwatorzy, Heniek jest w pomieszczeniu. Zna ze z zewnątrz tego pomieszczenia jest eksperymentator, który rozmawia z innym jeszcze gościem. Powiedzmy sobie, ten gość będzie reprezentowany przez, przez, o, przez ten krem. I mówi, Zdzichu, krem to jest Zdzichu, tak? Zdzichu, zaraz wej wejdziesz do Henika i będziesz z nim gadał. Heniek jest wyjątkowo nie wiem, wyjątkowym wesołkiem, tak? ale nie mów mu tego, że ja tobie powiedziałem, że on jest wesołkiem. Tak? Wejdź do niego i zacznij z nim po prostu gadać. No i Zdzichu, tak, Zdzichu wchodzi do tego pomieszczenia, zaczyna gadać z Henkiem, tak, a Heniek nie ma zielonego pojęcia, że Zdzichowi powiedziano, że Heniek jest wesołkiem. Heniek wcale nie jest wesołkiem. Ale w trakcie rozmowy, ponieważ Zdzichu oczekuje od Henka, że Heniek będzie wesołkiem, to okazuje się, że Zdichu w sposób nieświadomy, nie mówiąc do Henka, Heniek, słyszałem, że jesteś wesołkiem, tylko po prostu poprzez nieświadome oczekiwania swoje powoduje, że Heniek też nieświadomie zaczyna odpowiadać na oczekiwania Zdicha i zaczyna jakby troszeczkę dowcipkować. Więc można by powiedzieć, że Zdichowi się wydaje, i że eksperymentatorowi, który jest na zewnątrz tego pomieszczenia się wydaje, bo są nastawieni, bo mają obaj nastawienie, że to zadziała. Ale obserwatorzy, którzy patrzą na to wszystko za lustrem weneckim, też widzą i potwierdzają, że Heniek stał się wesołkiem. Tak? I tych eksperymentów przeprowadzono bardzo wiele, z bardzo wieloma cechami, tak? czyli... Ci wchodzili do pomieszczenia z tymi heńkami, gdzie zdzichowie oczekiwali, że oni będą weseli, smutni, zgryźliwi, nieprzyjemni, tacy owacy pierdziacy i za każdym razem ci zachowywali się w sposób nieświadomy, taki, że odpowiadali na oczekiwania zdzichów, prawda? Więc to pokazuje, ten eksperyment, ta seria eksperymentów pokazuje, że... Ludzie, jeśli mają, jeśli istnieją wobec nich jakieś oczekiwania, oczekiwania nawet niewypowiedziane, o, o, oczekiwania w żaden sposób nie zasygnalizowane w sposób werbalny, to zaczynają się nieświadomie dopasowywać do tych oczekiwań. To jest właśnie w psychologii społecznej nazywane efektem Pigmaliona, a w, w pośród mechanizmów obrony osobowości wykorzystywanych przez psychoanalizę to jest nazywane przeciwprzeniesieniem. Czyli ja zaczyna, zaczynam reagować na oczekiwania mojego rozmówcy. No to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ona pokazuje, że ta płeć kulturowa. Ona naprawdę działa. Czyli, że jeśli od kobiet w danym społeczeństwie oczekuje się, że będą się zachowywały tak, i tak, i tak, i że będą miały cechy takie, takie, i takie, to te kobiety w sposób nieświadomy zaczną dryfować w tym kierunku. Podobnie mężczyźni, prawda, że w ten sposób działa płeć kulturowa. No więc to jest jedna część układanki. Innym ciekawym eksperymentem, który pokazuje. Też coś interesującego w tym zakresie jest eksperyment, który wyglądał w ten sposób. On był przeprowadzany tylko na kobietach. On wyglądał w ten sposób, że grupie kobiet dano, dano artykuł naukowy do przeczytania, i powiedziano, że autorką tego artykułu naukowego jest jakaś tam kobieta, wymieniono fikcyjne imię i nazwisko. I poproszono tę grupę kobiet o to, żeby oceniła przygotowanie merytoryczne i jakby żeby oceniła po prostu tę autorkę. Czy to jest dobra autorka, czy to jest, nie jest autorka, czy warto ją czytać, czy, czy nie warto jej czytać i tak dalej. Następnie innej grupie kobiet <coughs> pokazano ten sam artykuł, tylko, że powiedziano, że napisał go mężczyzna i podano znowu fikcyjne imię i nazwisko. I ponownie poproszono, żeby ocenili, żeby te kobiety oceniły, czy to jest autor godny zaufania, czy niegodny zaufania. No i oczywiście to było powtórzone x razy, żeby zebrać reprezentatywną liczbę tych powtórzeń, żeby, żeby to, to była nauka, a nie tylko anegdotyczne takie zestawienie jednej grupy, takiej, drugiej grupy, takiej. No i co się okazało? Okazało się, że same kobiety bo przypominam, to było badanie przeprowadzone wyłącznie na kobietach, same kobiety oceniały zawsze wyżej kompetencje autora, a nie autorki. Tak? Czyli jeśli się dowiadywały, że to jest autor, oceniały jego kompetencje wyżej, jeśli się dowiedziały, że to jest autorka, oceniały jej kompetencje jako, jako niższe. Czyli ta płeć kulturowa i, i pewne stereotypy, Związane z płcią, na, na przykład z tym, czy kobieta, naukowiec mo, pisząca tekst tej samej e, treści, co mężczyzna, jako naukowiec, czy ona zostanie oceniona tak samo? No nie, zostanie oceniona niżej. To zostało to udowodnione eksperymentalnie. Więc ta płeć kulturowa, ten gender rzeczywiście odgrywa swoją rolę w zasadzie w każdym społeczeństwie. I tak jak mówiłem, ci Masajowie, z którymi rozmawiał pan Walsh, oni właśnie oce określali dokładnie gender, czyli płeć kulturową, tak? Oni tak naprawdę identyfikowali pojęcie płci z genderem. E, czyli z tym, że właśnie mężczyzna poluje, mężczyzna dostarcza jedzenie, a kobieta sprząta. Jest pytanie, czy e, ta płeć kulturowa rzeczywiście ma takie. Taki potężny wpływ na nasze zachowanie, na to, co robimy. Moja osobista opinia jest taka, że ma wpływ, ale nie jest to wpływ duży. Że jest to wpływ niezaniedbywalny, jak to się mówi, czyli nie jest to wpływ, wpływ zarowy, ale nie, nie jest to wpływ decydujący, że o wiele większy wpływ na nasze zachowanie ma ten czynnik nasz wewnętrzny, to, to, to kim jesteśmy genetycznie. Tak? Jeśli, jeśli przemawiam w tej chwili do rodziców, które mają więcej niż jedno dziecko, to potwierdzą. Taką obserwację, że chociaż wychowują swoje dzieci zawsze bardzo podobnie, w podobnym stylu i stosują podobne mm, zasady wychowawcze, to później się okazuje, że jedno dziecko wyrasta na taką osobę, drugie na taką, trzecie na taką, zawsze z tych dzieci wychodzą one same. Tak? Czyli mm, niezależnie od tego, jak wychowujemy dzieci i w jaki sposób wpływamy na nie, a wychowanie to jest dużo potężniejszy wpływ niż płeć kulturowa to i tak, i tak z tych dzieci wychodzą one same, one same, te, te ich geny są tak potężne, tak, silnie, tak, tak silne, że czasami z tych dzieci wychodzą cechy, z których, o których w ogóle nie dbaliśmy, których w ogóle nie promowaliśmy, które w ogóle były nieistotne w naszym wychowaniu, a raptem te cechy wychodzą. No po prostu tak jest. No i teraz, czym jest płeć psychiczna? Czyli przypomnijmy sobie, mówiliśmy o płci chromosomalnej, czyli inaczej biologicznej, czyli XY, x. Mówiliśmy o płci kulturowej, czyli o tym genderze słynnym. A teraz płeć psychiczna, tak? Co to jest płeć psychiczna? Więc jeszcze raz, ja to, o tym mówiłem bardzo dokładnie w materiale Transpłciowość w prostych słowach. Jeszcze raz e, spróbujmy sobie to uświadomić. Płeć psychiczna e, odpowiada na pytanie, kim ktoś się czuje, że jest. Czy ja się czuję e, mężczyzną, czy ja się czuję kobietą. E, to nie jest domena wyobraźni. To nie jest domena fantazjowania. I tutaj pierwsza pułapka pana Mata Walsha, który zastawił tę pułapkę, próbował zostawić tę pułapkę na tę panią pediatrę z niebieskimi włosami. E, mówił o tym, że niektóre dzieci wierzą w świętego Mikołaja, e, no i w ten sam sposób mogą wierzyć, że są osobami o odmiennej płci. Więc e, jeśli mamy do czynienia z mm, takim czystym transem, e, to nie jego czy jej poczucie, że jest osobą uwięzioną w innym ciele, nie jest fantazją, taką jaką jest wiara w świętego Mikołaja, tylko jest zupełnie innym odczuciem. To jest uczucie inne jakościowo. Inne, inne. Wczujcie się w siebie w tej chwili i zadajcie sobie pytanie, kim się czujecie? Mężczyzną czy kobietą, prawda? Czy czymś jeszcze innym, prawda? I okaże się, że to poczucie, że tak czuje się mężczyzną albo tak czuje się kobietą, nie jest fantazją. To jest inne doznanie, doznanie innego typu. Teraz skąd ono się bierze? Więc warto wiedzieć, że w życiu płodowym każdy mózg, niezależnie od tego, czy to jest mózg osoby posiadającej płeć chromosomalną żeńską, czyli XX, czy to jest mózg osoby posiadającej płeć chromosomalną męską, czyli XY. Jeśli mamy płód, wczesny płód w życiu płodowym, w macicy, tak, to jego mózg na początku zawsze jest żeński. Żeński. I u płodów z XY, czyli biologicznych chłopców, i u płodów oczywiście z XMX, czyli u biologicznych dziewczyn. To jest zawsze mózg żeński. Ten mózg w przypadku płodów XY, czyli tych męskich, biologicznie męskich, on musi się przekształcić w mózg męski, żeby się urodziło dziecko, które biologicznie, chromosomalnie jest chłopcem, czyli XY, i mózgowo, czyli psychicznie też jest. Chłopcem, ten mózg musi mieć konkretne cechy morfologiczne. Chłopca, tak? A u dziewczynki czy biologicznej, czyli u płodu, jest, który, który ma garnitur chromosomalny XX, ten mózg nie powinien się w nic przekształcać, on powinien ewoluować zgodnie już z tą morfologią, którą posiada, i wtedy rodzi się nam dziecko, które jest, ma płeć chromosomalną dziewczynki, czyli XX, i ma mózg dziewczynki. Mózgi. Chłopców i dziewczynek, mężczyzn i kobiet różnią się. Są to istotne różnice morfologiczne, i niektórzy twierdzą, nie wszyscy, ale niektórzy twierdzą, że te różnice są tak duże, że można mówić wręcz o dymorfizmie płciowym, czyli o zróżnicowaniu płciowym, z powodu różnic w budowie mózgu. Jakie to są różnice? Po pierwsze, no, no, najgrubsza różnica to jest taka, że statystycznie mózgi mężczyzn są większe. Są większe i cięższe, mniej więcej o 10%. Nie oznacza to, że mają więcej komórek mózgowych. Tych komórek jest mniej więcej tyle samo u kobiet i mężczyzn, ale u mężczyzn jest na przykład więcej płynu mózgowo-rdzeniowego, tak? czyli ten mózg sobie tam fajnie pływa. No i jest tam większy, cięższy. Druga, te komórki są rzadziej upakowane niż, niż u kobiet. Druga różnica to jest taka, że magistrala łącząca obie półkule mózgowe, czyli tak zwane ciało modzelowate, jest większa u kobiet, czyli... Kobiece półkule mózgowe, prawa i lewa, lepiej się komunikują między sobą. Wiąże się to również z tym, że u kobiet ośrodki mowy, ośrodek mowy ruchowy i czuciowy, czyli ośrodek broki i ośrodek Wernickego jest zawarte zarówno w lewej półkuli, półkuli mózgowej, jak i w prawej. Dlatego ta magistrala łącząca te obie półkule jest ważna, ponieważ ona uczestniczy w generowaniu mowy i w rozumieniu mowy. I dlatego też kobiety o wiele rzadziej mają problemy z czymś takim jak jąkanie, z czymś takim jak dysgrafia, dysleksja, kłopoty z czytaniem, z pisaniem, bo mają bardzo dobrze rozwinięte ośrodki mowy, czuciowe, czyli te, w których rozumiemy, co się do nas mówi, i ruchowe, czyli te, w których artykułujemy. U mężczyzn ośrodki mowy są rozwinięte w zasadzie dobrze tylko w lewej półkuli mózgowej. W prawej półkuli mózgowej są rozwinięte słabiutko, Ale Mężczyźni korzystają na tym w taki sposób, że ponieważ w prawej półkuli mózgowej są ośrodki orientacji przestrzennej. To mężczyźni w związku z tym statystycznie lepiej sobie radzą z operacjami związanymi z wyobrażeniem, wyobrażaniem sobie różnych brył przestrzennych, z orientacją przestrzenną, z, z odróżnianiem lewej strony od prawej i tak dalej. To jest, to nie jest tylko stereotyp związany z mężczyznami i kobietami, tak rzeczywiście jest. Dlaczego? Ponieważ mężczyźni nie mają tych dodatkowych ośrodków mowy w prawej półkuli, więc mogą lepiej wykorzystać ten ośrodek orientacji przestrzennej w prawej półkuli mózgowej. Idźmy dalej. Mężczyźni mają lepiej rozwinięte ośrodki e, zwane ciałami migdałowatymi. To są tak zwane centralne komputery naszego mózgu, które oceniają, czy sytuacja jest zagrażająca, czy, jest, czy to jest sytuacja przyjemnościowa. Tak? Prawdopodobnie naszym przodkom męskiego rodzaju były te ośrodki potrzebne do tego, żeby w sytuacji polowania szybko oceniać sytuację pod, pod kątem zagrożenia. U kobiet ciała migdałowate są mniejsze. Za to większe są hipokampy. Hipokampy to są takie struktury układu limbicznego, które um, um, uczestniczą w zapamiętywaniu. One tworzą nam wspomnienia. Dlatego. Nie jest stereotypem wcale to, że kobiety lepiej pamiętają niektóre wydarzenia z tak zwanej pamięci autobiograficznej, także nam mogą wypomnieć, co myśmy powiedzieli wtedy i wtedy, i pamiętają jakąś tam kłótnię. rzeczywiście prawdopodobnie lepiej pamiętają. Kobiety mają więcej istoty szarej, mężczyźni mają więcej tych, auto, tych autostrad łączących różne ośrodki. Więc róż, różnic jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Kobiety lepiej dochodzą do siebie po udarach, czy to niedokrwiennych mózgu, czy to, czy to krwotocznych, dlatego że inne ośrodki mózgowe łatwiej przejmują um, te funkcje utracone. U mężczyzn to, to, to zachodzi gorzej. Więc widzicie, różnic jest sporo. Mózgi męskie i żeńskie się różnią. Prawdopodobnie, pra, podkreślam, prawdopodobnie, to jest już moja teza troszeczkę taka nie do końca naukowa. Te różnice morfologiczne decydują, albo może jeszcze inne, których jeszcze nie odkryliśmy, dużo bardziej subtelne, takie już mikroskopowe, decydują o tym, że mężczyzna o mózgu, znaczy człowiek o mózgu męskim czuje się mężczyzną, a człowiek o mózgu żeńskim czuje się kobietą. Niewątpliwie faktem już od dawna znanym, udowodnionym jest to, że w życiu płodowym zachodzi pewna bardzo ważna operacja w przypadku płodów o. Chromosomach XY musi dojść do tej ewolucji, można powiedzieć, przekształcenia mózgu z żeńskiego na, na męski, a u płodów o chromosomach XX nie może dojść do, tej, do, tej, do tego przekształcenia, prawda? Czyli mamy dymorfizm, jeśli chodzi o budowę mózgu i e, jestem przekonany, że z tego dymorfizmu wynika również tożsamość płciowa, tak? czyli tożsamość. Płciowa, czyli poczucie, że jestem mężczyzną albo że jestem kobietą, wynika najprawdopodobniej z różnic morfologicznych mózgu i tych makroskopowych, które opisałem przed chwilą, i najprawdopodobniej z tych mikroskopowych, których jeszcze nie znamy. Więc to jest płeć psychiczna, tak? Czyli ja czuję się mężczyzną, ja czuję się kobietą. Z czego to wynika? Nie wiem. Na pewno nie z tego, że mam siusiaka czy że mam pochwę, prawda? Wynika to z mojego wewnętrznego odczucia. Z czego to uczucie wynika? Najprawdopodobniej z tego, że mam taki, a nie inny mózg, który jest tak, a nie inaczej skonstruowany. Jak to z, zweryfikować obiektywnie? No, i tutaj jest pułapka, nie da się tego zweryfikować obiektywnie. Absolutnie nie da. Odczucie, że jestem mężczyzną, czy odczucie, że jestem kobietą, jest subiektywne, jest nieweryfikowalne obiektywnie, nie da się tego zdefiniować, nie da się tego chwycić w żadne miarki itd. Jest duży obszar, tak zwany obszar niefizykalny, który jest obszarem doznań osobistych, doznań, które są możliwe tylko dla danej konkretnej osoby, tak. I to jest opisane pięknie w eksperymencie, o czym nie wiedziała Mary. Tutaj odsyłam Was do, do swojego filmiku pod tym samym tytułem, o czym nie wiedziała Mary. Tam ja bardzo dokładnie opisuję ten eksperyment myślowy, który pokazuje, czym de facto jest świetnie fizykalny i czym de facto są odczucia te osobiste. Tak? Czyli ten gej z Kalifornii, z którym rozmawiał Matt Walsh, który powiedział, że tylko kobieta jest w stanie powiedzieć, czym jest kobieta, miał rację. Miał rację, to jest obszar niefizykalny. I wtedy pan Matt Walsh powiedział, czy jesteś kotem, przypomnijmy. Ten gej powiedział, no nie, nie jestem kotem. I pan Matt Walsh zapytał, A, czy jesteś w stanie określić, czym jest kot. Tak? Czyli miał na myśli to, że jeśli widzimy kota idącego ulicą, widzimy ten jego ogon, te jego łapy, nosek, uszy, wąsiki, to jesteśmy w stanie powiedzieć, to jest kot. Ale na tej samej zasadzie, jak widzimy osobę, która ma proporcje ciała kobiety. No to mówimy, to jest kobieta. Czyli na podstawie pseudo wnioskowania, bo to nie jest dobre wnioskowanie, pana Walsza, wystarczy, że widzimy, że ktoś ma proporcje budowy ciała kobiety, i już wiemy, że jest kobietą. Czyli według jego definicji, według jego myślenia, kobietą jest każda osoba, która ma proporcje ciała, ciała kobiety. No z tego by wynikało, że bardzo wiele kobiet nie, pod, nie, nie podlega pod tę definicję, bo nie ma tych, tych proporcji. To samo dotyczy tej definicji kolistej, e, tego pana profesora e, Patryka Grzanki, jeśli dobrze pamiętam, że kobietą jest osoba, która twierdzi, że jest kobietą. No niestety tak jest. To nie są sprawy weryfikowalne i nie ma niczego dziwnego w tym, że nie da się tego inaczej zdefiniować, że nie da się tego w sposób obiektywny sprawdzić. Sprawa doznań subiektywnych jest sprawą nieweryfikowalną. To jest e, Odpowiedź na pytanie, jak to jest być Tobą, tak? to jest rzecz nieweryfikowalna, bo ja nie jestem w stanie poczuć, jak to jest być Tobą, tak samo jak Ty nie jesteś w stanie poczuć, jak to jest być mną, prawda? Tylko ja wiem, jak to jest być mną. Podobny problem, e, to jest problem filozoficzny, mówiący o tym, że jeśli ja patrzę na kolor czerwony i widzę ten kolor czerwony, to czy ty patrząc na ten sam kolor, określając go jako kolor czerwony, widzisz ten sam kolor? Czy twoje doznanie tej barwy jest takie samo jak moje? I to znowu jest rzecz nieweryfikowalna. Podobnie jak rzeczą nieweryfikowalną naukowo jest właśnie ten eksperyment, o czym nie wiedziała Mary. Tak skrótowo, to jest eksperyment myślowy o dziewczynce, która przebywała przez całe swoje życie w pomieszczeniu czarno-białym. Sama była czarno-biała, wszystko co widziała było, było czarno-białe, ale przeczytała wszystko o, kolora, o kolorach. Teoretycznie o kolorach wiedziała wszystko. Ale dopiero w dniu, w którym wyszła z tego pomieszczenia i zobaczyła świat pełen kolorów. To był dzień, w którym dowiedziała się, w którym powiększyła swoją wiedzę o to, jak to jest widzieć kolory. Czyli chociaż wiedziała wszystko w sposób obiektywny, to nie wiedziała pewnej rzeczy w sposób subiektywny. I na tej samej zasadzie, dokładnie na tej samej zasadzie, my określamy, czy jesteśmy mężczyzną, czy jesteśmy kobietą. I nikt z zewnątrz nie może nam tego powiedzieć. I teraz, na czym polega problem? Na czym polegają i mocne strony tego filmu, i słabe te strony tego filmu? Polegają na tym, że tak jak powiedziała ta pani psychiatra Miriam Grossman w tym filmie, do osoby decyzyjnej, bo taki mamy system, że załóżmy, że jestem bardzo młodą osobą, tak powiedzmy sobie, nie wiem, mam 12 lat i idę do psychiatry i mówię, że mam dysforię płciową, tak, że czuję, że jestem. Kobietą uwięzioną w ciele chłopaka. Ja idę do tej osoby. Ja nie mogę, ja idę do psychiatry, tak? Ja nie mogę sam za siebie zadecydować, bo jestem dzieckiem, jestem osobą niepełnoletnią, że chcę przejść operację tranzycji. Tak? Załóżmy, że jestem prawdziwym transem, że cierpię, że to ciało do mnie nie pasuje, że naprawdę cierpię, tak? Moje cierpienia są prawdziwe. Moja, mój pośpiech, żeby to jak najszybciej zmienić. I jest zrozumiały, ja nie chcę dojrzewać płciowo. tak? Nie chcę, żeby moje, żeby moje ciało przybrało proporcje ciała mężczyzny. Ja chcę mieć szersze biodra, węższą talię, chcę mieć piersi, nie chcę mieć włosów na klatce piersiowej. Tak? Spieszę się. I wszystkie te problemy opisane w ten, w ten gender affirming therapy są moimi problemami. I trauma, i wstyd, i depresja, i, i, i tak dalej. Po prostu szlak mnie trafia, bo coś jest bardzo nie tak z moim ciałem. Jestem prawdziwym transem. Idę do psychiatry i mu mówię o tym, tak? Czy mu, jemu, czy jej, tak? I teraz tak, psychiatra to jest osoba decyzyjna. I teraz wyobraźcie sobie, że to wy jesteście tymi psychiatrami. Wy jesteście psychiatrami i przychodzi do was młoda osoba, nastoletnia, jeszcze przed tym dojrzewaniem płciowym, powiedzmy sobie, dwunastoletnia, dziesięcioletnia, jedenastoletnia, tak? młody ktoś wyglądający jak chłopak, ktoś wyglądający jak dziewczyna i mówi, że jest nie w swoim ciele. Co robicie, wiedząc, że 9 na 10 takich osób, które do was przychodzą z rodzicami czy bez, no z rodzicami tutaj w tym przypadku, to są osoby, które mają dysforię płciową związaną z zaburzeniami osobowości. I tylko jedna na 10 to jest osoba z y, prawdziwym problemem transpłciowości. I ta osoba naprawdę wymaga operacji tranzycyjnej, ta osoba naprawdę wymaga tego, żeby się nią zająć hormonalnie, żeby, żeby mogła być piękną kobietą czy pięknym mężczyzną, a, a nie, nie tak, jak, jak, jak dyktuje jej biologiczne ciało. Prawda? Jak to zrobicie? Na Was spoczywa, jako na psychiatrach, potężna odpowiedzialność, bo hmm. można popełnić błąd, bo można się pomylić. Na czym polega diagnostyka różnicowa? Diagnostyka różnicowa to jest coś takiego. Przychodzi do Was, abstrahując na razie od problemu transpłciowości, przychodzi do Was ktoś, kto mówi, że boli, boli mnie brzuch. Tak? Ból brzucha to może być objaw bardzo wielu chorób. Wy musicie zróżnicować te choroby, dokonać diagnozy różnicowej, żeby wiedzieć, co to jest. Więc pytacie na przykład, czy ten brzuch boli Pana wtedy, kiedy Pan zaczyna szybciej biec, jest większy wysiłek, albo jak wychodzi Pan na mróz? Odpowiedź brzmi nie. W ten sposób wykluczacie tak zwaną maskę brzuszną choroby niedokrwiennej serca, czyli tej choroby, która może prowadzić do zawału serca. Tak? No to już macie z głowy, bo to są główne objawy, zwiększony wysiłek, zdenerwowanie, wyjście na mróz. Jeśli to nie nasila tego bólu brzusznego, to najprawdopodobniej to nie jest serce. Tak? Dalej pytacie, czy ten ból się nasila tuż po posiłku, czy posiłek niweluje ten ból? No, i dostajecie odpowiedź, że nasila się po posiłku. Tak? Czyli już w tej chwili możecie najprawdopodobniej odrzucić, że to jest choroba wrzodowa dwunastnicy, dlatego że przy, chorobie, przy wrzodzie dwunastnicy posiłek łagodzi objawy bólowe. Natomiast w przypadku wrzodu żołądka czy problemów, problemów z pęcherzykiem żółciowym, może się pojawić ból właśnie po posiłku. Następnie prosicie, żeby pacjent pokazał, gdzie, gdzie go dokładnie boli. Jeśli pokaże, że boli go tutaj na granicy mięśnia prostego e, brzucha e, i e, tej zewnętrznej granicy mięśnia prostego brzucha prawego i pod żebrem, to najprawdopodobniej jest to pęcherzyk żółciowy. Natomiast jeśli pokażę, pokażę, pokażę tutaj w środku, w dołku, to powiem, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z takim klasycznym przykładem choroby wrzodowej żołądka. To jest właśnie diagnostyka różnicowa na podstawie wywiadu, Dowiadujemy się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i stawiamy diagnozę. Tak? I na tej samej zasadzie, na tej samej zasadzie diagnozujemy. Osobę, która ma dysforię płciową. Tak? Tylko, że no oczywiście tutaj nie pytamy o objawy, no objawy cielesne, tak? tylko przyglądamy się danej osobie, stosujemy obserwacje i, i różnego typu tam rozmowy, żeby się dowiedzieć, czy ta dysforia jest związana z zaburzeniami, czy ta osoba ma więcej różnego typu Objawów czy właśnie tylko ten jeden, ale czasami ten jeden może spowodować wszystkie pozostałe. Załóżmy, że jestem osobą, która ma, która ma zaburzenie osobowości typu Borderline, czyli ja nie wiem dokładnie, kim jestem, ale też mam tendencję do automutylacji, czyli samookaleczania się, i mam wybuchy złości, i tak dalej. I to wszystko to jest pakiet zaburzenia borderline, tak? Ale jeśli jestem typowym transem, tak? I długo czekam na decyzję psychiatry, i, i, i jestem od lat jakby niespokojny. Załóżmy, że jestem transkobietą, trans tak? Czyli od długiego czasu jestem niespokojna, bo coś jest nie tak, moje ciało nie pasuje do mojej głowy, to ja przecież może mnie szlak w końcu trafić. I mogę stać się osobą gwałtowną, osobą zagubioną, osobą, która już sama nie wie kim jest, osobą, która dokonuje automutylacji, czyli samookaleczania. Tylko dlatego, że po prostu już jestem, mówiąc krótko, wyprowadzona z równowagi nadmiernym stresem, dysresem. I rozumiecie, robi się naprawdę trudna sprawa z tym diagnozowaniem różnicowym. No ale coś trzeba zrobić, trzeba podjąć jakąś decyzję. Dlatego nie ma niczego dziwnego w tym, że bardzo wiele osób, które podejmują decyzję, czyli lekarzy, czeka, odwleka tę decyzję. Nie ma tutaj dobrego systemu, nie ma dobrej odpowiedzi, dlatego że nie możemy, osoba decyzyjna, czyli, czyli lekarz, nie może wejść w głowę osoby cierpiącej, tak? czyli osoby z, z tą dysforią. Gdyby, moż, gdyby to było możliwe, gdyby właśnie mógł być przekroczony ten, ta bariera niefizykalności, tak? czyli gdybym ja jako diagnosta mógł stać się do, tą drugą osobą, co jest niemożliwe, to jest właśnie ten obszar niefizykalny, to od razu bym wiedział: aha, to jest trans, a to jest osoba zaburzona, tak? I już. Natomiast to jest niemożliwe. Odpowiedzialność jest gigantyczna. I ja doskonale rozumiem tutaj to, co mówili rozmówcy Mata Walsh'a, ci, którzy się nie zgadzali z jego zdaniem, że trzeba to zrobić jak najszybciej, trzeba się pospieszyć, trzeba przyblokować hormonalnie rozwój danej osoby, żeby to ciało się jeszcze nie zmieniło i tak dalej. Ja to rozumiem. To ma sens, ale jeśli się pomylą, to co wtedy? To robią krzywdę komuś i raczej krzywdę nieodwracalną. To jest, jest, jest tutaj problem. Jest tutaj problem. Więc z jednej strony, moim zdaniem, nie należy przekonywać broń Boże drugiej osoby, że jest osobą trans. Nie można przekonywać, nie można wywierać nacisku. Ta osoba to powinna wiedzieć sama, powinna jakby to odkryć sobie sama. Z drugiej strony, nie należy też, jeśli mamy do czynienia z osobą trans. Negować tego, że ona jest trans, bo wtedy wpędzamy tę osobę w nerwice, w, w depresję i w inne bardzo negatywne stany. E, istnieje z całą pewnością to, co tutaj na co zwróciła uwagę pani Miriam Grossman, e, problem takiego zarażania społecznego, czyli problem czegoś, co można nazwać modą. Czyli to, że e, jeszcze jakiś czas temu, jeśli chodzi o transpłciowość, to był procent dużo mniejszy, i raptem się zrobiło tego mnóstwo. Mnóstwo osób określa się jako trans, albo prawie trans, albo średnio trans. Tak? To z całą pewnością jest to moda. Wtedy, kiedy David Bowie ogłosił publicznie, że jest biseksualny, Duża część młodzieży w Wielkiej Brytanii też określiła siebie jako biseksualnej, i być może zaczęła też eksperymentować jakby biseksualnie. Prawdopodobnie większość osób, które były jednak heteroseksualne, szybko się z tego wycofały, ale to było wtedy modne, tak? Powiedzieć, że ja też jestem biseksualnym, bo David Bowie jest. Jeśli chodzi o transseksualność i w ogóle to takie, pewno, pewno taką... Rewolucje, jeśli chodzi o określanie siebie jako non-binary i tak dalej, to też jest pewna moda. Więc jeśli mamy młodą osobę, która jest wrażliwa, która jest delikatna, która jest niedookreślona, która z samej natury swojej osobistej, niezwiązanej w ogóle z płcią, może poszukiwać, może być niepewna tego, kim jest i tak dalej, co jest całkowicie naturalne u osób, które są delikatne, wrażliwe, które mają duży potencjał rozwojowy, które mają się rozwijać, które, które mają mnóstwo wewnętrznych konfliktów w sobie. To jeśli taka osoba trafi w środowisko, które zacznie jej wmawiać, że ona jest trans, to ona może się podać tej sugestii. To nie jest dobre, tak? to, są zbyt to jest zbyt delikatna materia, żeby w nią ingerować na zasadzie wmawiania, na zasadzie przekonywania, czy w tę, czy w tamtą stronę. To dana osoba musi określić w sobie sama, kim ja jestem. Tak? Czy jestem kobietą, czy jestem mężczyzną, czy jestem czymś pośrednim. Bez nacisków ani w jedną, ani w drugą stronę. Na koniec wróćmy do pytania, czym jest kobieta. Więc odpowiedź brzmi tak, panie Walsh. Kobieta to nie jest an adult female, bo to jest bardzo prosta, żeby nie powiedzieć, prostacka definicja. Nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, czym jest kobieta. To trzeba zaakceptować. Można odpowiedzieć dwoma zdaniami, albo nawet trzema. Po pierwsze. Jeśli chodzi o płeć chromosomalną, czyli tak zwaną, tak zwaną płeć biologiczną, to kobieta to jest człowiek, który posiada w swoich komórkach chromosomy XY. Podobnie jak mężczyzna, XX. Podobnie jak mężczyzną, jest osoba, która posiada w swoich komórkach chromosomy XY. Tak? Czyli jeszcze raz, jeśli chodzi o płeć chromosomalną, kobietą jest osoba, która posiada chromosomy XX. Jeśli chodzi o płeć psychiczną, psychiczną, Kobietą jest osoba, która uważa się za kobietę. tyle, tak? Nie da się tutaj, jak już to pokazałem, udowodniłem, tego zweryfikować i definicja kolista jest definicją prawidłową. Jeśli chodzi o płeć kulturową, kobietą jest osoba, która wykonuje obowiązki, wykonuje czynności, które w danej kulturze przypisuje się do czynności kobiet. Zatem tak, jak to już mówiłem w filmie o, e, pod tytułem Transpłciowość w prostych słowach. E, czy transkobieta jest kobietą? I tak, i nie. To jest dwoista odpowiedź. Jeśli chodzi o płeć psychiczną, tak. Transkobieta jest kobietą, bo czuje się kobietą. Jeśli chodzi o płeć chromosomalną, nie dlatego że istnieją różnice w budowie morfologicznej jej ciała prawda czyli kobieta biologiczna ma macicę ma jajniki ma pochwę ma wargi większe ma wargi mniejsze ma łechtaczkę i tak dalej może mieć dzieci natomiast transkobieta nie ma tych wszystkich rzeczy i nie może mieć dzieci są to różnice morfologiczne, tak? Więc nie można postawić znaku równości między ciałem kobiety biologicznej i transkobiety. One się różnią. Nie należy pomijać również te, tego, że w ciele transkobiety, w niemal wszystkich komórkach jej ciała, są chromosomy X i Y, czyli chromosomy, które e, mówią o tym, że chromosomalnie to jest mężczyzna. Oczywiście z punktu widzenia takiego terapeutycznego, Tak żeby osoby trans czuły się dobrze, jest w pełni uzasadnione, żeby używać takiego sloganu uspokajającego i dobrego dla tych osób, że po prostu trans kobieta jest kobietą. Tak? Można tego używać, ale w pewnych obszarach należy uważać albo wręcz nie należy używać takiego skrótu myślowego, bo on będzie krzywdzący. i tym obszarem jest sport. Sport kobiet, tak? Jeśli użyjemy tego skrótu myślowego, trans kobieta jest kobietą, w odniesieniu do sportu kobiet, to wtedy po prostu strzelamy kobietom biologicznym prosto w plecy, wbijamy im nóż w plecy, bo one z trans kobietami najczęściej nie mają szans. No i to by było tyle, jeśli chodzi o film What is a Woman, czyli Czym jest Kobieta? Mata Walsha. Tak jak powiedziałem, film ma. Zalety, ale ma też wady. Wadą tego filmu jest tendencyjność zaletą tego filmu jest wejście w temat i zwrócenie uwagi na pośpiech, jeśli chodzi o diagnostykę zwrócenie uwagi na, na sport, to na pewno. Wadą tego filmu jest również to, że istnieje sensowna odpowiedź na pytanie, czym jest kobieta i pan Matt Walsh jakoś do, tego, do tej odpowiedzi nie doszedł. No i to by było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich swoich patronów. Zapraszam na swoją oficjalną stronę facebookową i na stronę nieoficjalną do podcastu mojego. No i co? Do następnego razu. Pozdrawiam.